Dzień dobry, droga publiczności, drodzy słuchacze. Kolejny rozdział zagad talmudycznych, a mianowicie rozdział 7 pod tytułem Tron Salomona. Zaraz zobaczycie, że wydaje się, że Tron Salomona był nie jakąś niezwykłą machinerią, maszyną. Był mechaniczny, nie był zwykłym tronem, a był czymś udostępnionym od bogów, od aniołów, czymś więcej, jakimś rodzajem techniki, technologii. Czytam. Tron Salomona zrobiony był z kości słoniowej pokrytej złotem, usianej perłami i wysadzanej brylantami w różnych kolorach. Były wśród nich czerwone rubiny, niebieskie szafiry, zielone szmaragdy i wiele innych kamieni. Na pierwszym schodku spoczywał z jednej strony złoty lew, a na drugiej złoty wół. Na drugim schodku złoty wilk naprzeciw owcy, na trzecim lampart i koza, na czwartym schodku niedźwiedź i jeleń, na piątym orzeł i gołąb. Na szóstym jastrząb i wróbel, wszystko ze szczerego złota. U samej góry na oparciu tronu stała menora, czyli ten świecznik, który Jahwe dał w przepisie Mojżeszowi, żeby taki świecznik wykuto z siedmioma ramionami. Są teorie, że miało to właśnie symbolizować siedem planet. W dzisiejszych czasach menora ma dziewięć ramion, czyli jest to... Nie wiadomo, dlaczego Żydzi po latach dołożyli dwa ramiona. Być może po odkryciach, nie wiem, Urana i Neptuna. Może wcześniej o nich nie wiedzieli. Nie mam pojęcia. Ale tak to wygląda jakoś dziwnie, że w czasach Mojżesza świecznik miał 7, bo tak nakazał Jahwe. Potem dołożono dwa ramiona. Menora ma 9 wtedy ramion. 8 ramion i szkielet, środek, czyli 9. Wszystkie ze złota. Siedem rurek sterczało z jednej strony. Wyryte były na nich imiona ojców świata: Adama, Noego, Sema, Abrahama, Izaaka, Jakuba z Hiobem w środku. Po drugiej stronie menory sterczy siedem złotych rurek. Pytanie, do czego są te rurki? Wyryte na nich imiona siedmiu pobożnych i sprawiedliwych: Lewi, Amram, Mojżesz, Aaron, Eldad i Mejdar. W środku jest Chór. Ale nie Chór przez ukreskowany jako Chór, tylko imię jakieś Chór przez uzwykłe. Na menorze stoi złoty dzbanek, pod nimi złota taca. Oba naczynia wypełnione są oliwą. Z tacy wystają dwa złote kłosy, na nich dwa kanaliki. Myślę, że jest to też opis jakichś sekretnych przyrządów, sekretnych części tej menory, bo wydaje mi się, że sprzęty w namiocie przybytku nie były zwykłymi sprzętami, tylko były czymś więcej. To, co Mojżesz dostał od Jahwe, to nie było do końca tym, jak było tylko opisywane, czyli jakimś zwykłym sprzętem. Na tacy wyryte jest imię kapłana Eli, na kłosach zaś wyryte są imiona dwóch synów, Hafni i Pinkas. Na kanalinkach dzieci Arona, Nabab i Abihu. Po prawej i po lewej stronie tronu stoją dwa wysokie krzesła. Jedno dla arcykapłana, drugie dla jego zastępcy. Wokół zaś tronu ustawione są złote wysokie krzesła dla 70 członków Sanhedrynu. No to ten tron musiał być niesamowity i ogromny, skoro mieściło się jeszcze wokół niego tyle krzeseł. Czy to na podeście tego tronu, czy obok? Po bokach króla siedzą dwie rusałki, żeby mógł oprzeć o nie głowę. I 24 złote krzewy winne stoją z obu stron tronu i osłaniają swoim cieniem króla. Wokół tronu stoją jak żywe drzewa daktylowe obwieszone liśćmi bawełny. Na koronie zaś tych liści stoją pawie z kości słoniowej i dwa lwy wydrążone wewnątrz. Wypełnione wonnościami wydzielają przyjemne zapachy w chwili, kiedy na tronie zasiada król Salomon. Kiedy Salomon wstępował na pierwsze schodki tronu, wprowadzał w ruch wmontowany wewnątrz mechanizm. 900 lat przed naszą erą mamy, mowa jest o mechanizmie, słuchajcie. Czy to nie dziwne? Obraca się w kółko i lew wystawia nogę z jednej, a wół z drugiej wyciąga ku niemu, z drugiej strony wyciąga ku niemu swoją łapę. I król, opierając się na tych nogach, wstępuje wyżej. Tak dzieje się na każdym schodku. Na samej górze orzeł wsadza króla na tronie i wkłada mu koronę na głowę. Wtedy złoty gołąb zniża się ze szczytu kolumny ku Arce Przymierza,
z której wyjmuje zwoje tory i podaje je, i podaje go Salomonowi do ręki, ten zwój. I arcykapłan oraz starcy, członkowie Sanhedrynu wstają z miejsc, pozdrawiają króla, po czym siadają i otwierają przewód sądowy. 900 lat przed naszą erą mowa jest o tronie, o mechanizmie wmontowanym w tron, który ma ruchome części. Lewa ręka lwa się obraca, prawa ręka noga wołu też się obraca. Schodzą się ku sobie, potem orzeł rusza swoją ręką i podnosi Salomona wyżej na ostatni schodek. No, jest to niesamowity opis, a dodam, że agady talmudyczne wzięte z Talmudu, a sam Talmud był przez Kościół zakazany do 1962, czyli jest to taka ciekawostka, ponieważ w tym Talmudzie było na pewno zapisane wiele informacji, które miały do pewnych czasów nie ujrzeć światła dziennego. A jak pisał Henoch, rzeczy zawarte w księdze Henocha i po innych księgach są zawarte dla tych, którzy będą żyli w dalekiej przyszłości i będą potem, jak to dopracował Deniken, będą już wiedzieli o lotach kosmicznych, o rakietach i będą mogli spojrzeć na te zapisy świeżym okiem. Tymczasem mamy 960 rok przed naszą erą i sekretny mechanizm w tronie króla Salomona, który jest jakimś rodzajem maszyny. W mechanizm tronu wmontowany był zwinięty kłębek przypominający sprężynę wąż. Zwinięty w kłębek wąż przypominający sprężynę. Kiedy przed sądem Salomona stawał fałszywy świadek, wąż odwijał się szybko, jak puszczona nagle sprężyna. Wtedy wszystkie kółka zaczynały się obracać, a zwierzęta wydawały pomruki. Woły i lwy ryczały, lamparty pomrukiwały. Każde zwierzę wydzierało się na swój sposób. Tak samo ptaki, gołębie gruchały, jastrzębie krakały, wróble kwiczały. Pawie zaczynały biegać, a orły latać. Fałszywy światek ogarnięty strachem zaczynał mówić prawdę. Faraonowi Neche udało się kiedyś wygrać bitwę i zdobyć tron Salomona. Zabrał go do Egiptu i wstawił do pałacu. Kiedy jednak chciał na nim usiąść, lew wyciągnął prawą łapę i grzmotnął go tak, że ten został kaleką. Utykał aż do śmierci. Kiedy w Babilonii złoczyńca Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę, a potem podbił Egipt, zawiózł tron Salomona do Babilonu, do swojego pałacu. Ledwo zdążył na nim usiąść, a tutaj lew jednym uderzeniem łapy zrzucił go z tronu. A kiedy Dariusz, król Persji i Medii, zdobył Babilon, zawiózł tron do swojej stolicy, nikt nie odważył się na nim usiąść. Neche, kaleka, inwalida, Aleksandr... A, Neche, myślnik, kaleka, inwalida, Aleksander Macedoński, późniejszy zdobywca świata, zawiózł tron Salomona z powrotem do Egiptu. Kiedy zaś Agifonos, syn Antiocha, zburzył Egipt, zabrał tron na okręt. Tu jednak zdarzyła się rzecz dziwna. Z tronu wypadła nóżka, która zwisała na złotym łańcuszku. Sprowadził więc ten Agifonos najlepszych mistrzów, żeby naprawić tron. Jednak nikomu się ta sztuka nie udała. Koniec rozdziału 7 zagad talmudycznych pod tytułem Tron Salomona. Słuchajcie, Tron Salomona 900 lat przed naszą erą, 900 bądź 960, zależy jak to tam sobie parę możemy dodać, no bo musimy, tak była budowana świątynia Salomona. I w tych oto latach, 1000 lat przed naszą erą, mamy do czynienia z mechanizmem, z maszyną, która wmontowana w tron sprawiała, że zwierzęta obok tronu ruszały się, uderzały łapami i nikt nie umiał tego tronu naprawić, kiedy się zepsuł. No, ja się nie dziwię, bo na pewno była to maszyna, którą dostali od Jahwe i aniołów, a więc technika i technologia nie z tego świata. Na 1000 lat przed naszą erą udostępniona Salomonowi. Będą kolejne rozdziały o Salomonie i zobaczycie, że nie tylko maszynę, tron, który był maszyną, dostał od Jahwe i od aniołów Salomon, a dostał dużo więcej, jak na przykład statek latający, ale zaraz to w kolejnej części się o tym dowiecie.
Zostawiam Was z przemyśleniami, czym był tron Salomona. Z opisu widać, że była to niezwykła machineria, maszyna. No myślę, że w tamtych czasach chyba ludzie sami jej nie wymyślili. Wiemy, kiedy dopiero maszyny weszły do użytku, maszyna parowa. Jest to okres bliski nam, bo dopiero jakieś 200 lat temu, 250, 180 maszyny parowe zostały włączone, odkryte, uruchomione, a tutaj mamy już niezwykłą maszynerię w czasach Salomona. Dzięki za uwagę, cześć.